Nazywam się Karolina Sulej i jesteśmy tutaj w magazynie kostiumów z bardzo ważnego powodu. Mianowicie będę miała zaszczyt rozmawiać z aktorką Anną Dzieduszycką i z reżyserem, którzy są tutaj, żeby porozmawiać o swoim projekcie sztuce Oda do Radości, która swoją premierę na deskach malarni ma 22 kwietnia. Bardzo dziękuję, że będziemy mogli porozmawiać o spektaklu na temat dziedzictwa. Przede wszystkim. Tak, tak. Taki był punkt wyjściowy rzeczywiście. Ja sprawdziłam, słuchajcie, w słowniku języka polskiego, jakie są znaczenia dziedzictwa i uważam, że każde z nich rozwija się w waszym spektaklu, bo dziedzictwo, no to może być dziedziczenie oczywiście, to może być dziedzictwo kulturowe, jakieś wspólnotowe dobro, na przykład właśnie dzieła sztuki, także teatru, ale dziedzictwo to też może być coś zupełnie prywatnego, co uważamy za jakiś skarb. No i też dziedzictwo to może być coś, co dziedziczymy zupełnie materialnie jako spadek. Na przykład z tego dziedzictwa tak. Jest wokół nas wiele. Bardzo dużo. Z jakiego miejsca pomysł na ten spektakl powstał? Czy on powstał razem z waszym spotkaniem się na przykład? Czy znaliście się wcześniej? Powiedzcie. To się jakoś zbiegło. Wszystko nas. Wojtek do mnie się odezwał. Jako mój daleki kuzyn. Tak. Napisał do mnie wiadomość, że właśnie chciałby stworzyć coś na temat dziedzictwa i zaczęliśmy rozmawiać. Tak, to było od dłuższego czasu. Oczywiście to jest temat, który mi się gdzieś przewija w różnych moich mała narracja na deskach teatru, studio o twoim dziadku. Mija też 10 lat od tej premiery i w związku z tym takie, może nie wspominkowe, ale takie jakieś echa mi się pojawiały. I jednak jestem też już kimś trochę innym. Trochę mam inne miejsce w świecie i inaczej też myślę i czuję. Robiłem od jakiegoś czasu projekty, które niekoniecznie były powiedzmy, nie brałem aktorów zawodowych często, tylko pracowałem z osobami, które z różnych względów były albo wykluczane, albo nazwijmy to nienormatywne na różne sposoby, które miały inne biografie. Tak. I to mnie ciekawiło. I zastanowiłem się, jak to jest, kiedy wracam do pytania o dziedzictwo, to znaczy o swoją historię, o swoją tożsamość w kontekście właśnie tego inności, ale też takiej trudności tego, żeby się wpasować w jakąś opowieść. I nie chciałem znowu robić czegoś autobiograficznego, tylko myślałem, zacząłem myśleć szerzej. No i pomyślałem sobie, co to może być szerzej w ogóle dla mnie? Mam jakąś rodzinę, różne osoby się tam przewijają, z jednymi jestem bliżej, z drugimi dalej. I zacząłem myśleć, że sobie przypominam, ale jak przez mgłę, że mam taką kuzynkę chyba, która jest aktorką i która jest niskorosła i która, widziałem ją ileś lat temu w spektaklu Rafała Urbackiego w Przechlapanym, gdzie opowiadała o sobie i zrobiło to na mnie duże wrażenie. I pomyślałem, jakbyśmy zaczęli od punktu wyjściowego, którym jest połączenie takiej ścieżki właśnie opowieści o tym, jak to jest być innym i funkcjonować w świecie, który wszystko chce normalizować, z opowieścią o dziedziczeniu, o przekazywaniu, że to jest coś, co mnie ciekawi, że nie wiem w ogóle, jak to ugryźć, nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jak to się ma na przykład do pytania o ciało i o moją obecność w moim ciele i o to, że jestem jednocześnie, dostaję w spadku to, że jestem w swoim ciele, a jednocześnie to ciało cały czas się relacjonuje z innymi, jestem obecny, ustawiam się, ubieram się, przygotowuję się. Poruszasz nim, prawda? Tak, masz tak. Na nim władzę. I ustawiam się społecznie. Tak, to znaczy, oczywiście. Że to jest to, co mnie ustawia społecznie.
I tak, i to był właściwie ten, i wtedy pomyślałem, o, zadzwonię do Ani i zapytam, co ona teraz porabia i czy byłaby czymś takim zainteresowana. A akurat miesiąc przed telefonem Wojtka właśnie sama zaczęłam myśleć dużo o rodzinie i o dziedzictwie i oglądałam też różne seriale i czytałam dużo i tak dalej, więc stwierdziłam, Boże, to jest jakieś przeznaczenie. Tak, no i Wojtek zadzwonił. Ale myślałaś w takim kontekście bardziej związanym w ogóle, ogólnie. O swoim dziedzictwie, o swojej rodzinie, o swoich jakby właśnie przekazanych przez przodków różnych i fizycznościach i też jakby tradycjach. W całym pakiecie w ogóle tego, więc, co to jest. Więc tak, bardzo się ucieszyłam, że Wojtek właśnie do mnie napisał, zadzwonił. I że chcecie o tym rozmawiać. Tak. Bo wcześniej spotkaliście się w rodzinie? Na jakimś zjeździe rodzinnym? Znaczy wcześniej troszkę, no to właśnie, tak jak Wojtek powiedział, u Rafała Łobackiego w Przechlapanym, 10 lat temu też pierwszy raz w życiu zagrałam, więc moje 10 lat też w tym roku minęło. Ale rodzinnie nie? Rodzinnie się widzieliśmy dużo, dużo wcześniej. Ale ja tego nie pamiętam. Ja pamiętam rodzinę, ale samego Wojtka akurat wtedy nie. Tak, no i podobno moja mama twierdzi, że ja byliście przychodziłam, u nas. A ja tego akurat zupełnie nie pamiętam. Ja też nie. Więc to jest takie, no, wiesz, jak masz jakąś kuzynkę, gdzieś ktoś, każdy ma taką jakąś historię, tak. Że gdzieś ktoś dokładnie. Przyszedł. Pociotek. Może przy, tak, dokładnie. Tak, pociotek. Tak jest. Jestem pociotkiem. W każdym razie ciocie i wujka, tak, oczywiście jakby... Bardzo dobrze pamiętam, ale właśnie Wojtka taka pamiętka, się poznajemy. Tak. No właśnie, przy okazji pracy nad pewnego rodzaju dziedzictwem teatralnym z kolei. Tak. To jest też praca tego typu, prawda? Tak. No to też się wiązało z tym, że no jednak projekt był zakorzeniony w instytucji, która jest teatrem miejskim, repertuarowym, gdzie są aktorzy. Zaprosiłem trójkę aktorów do współpracy. Którzy się okazali nie tylko wybitnymi aktorami, naprawdę wybitnymi, ale też niesamowitymi osobami, świetnie. Które mają fascynujące życiorysy. Czego często nie wiemy. No właśnie. I okazało się, że mogę pracować zupełnie inaczej. Ten pierwszy opis, jaki dałem, to miało tak wyglądać, że to właściwie byłaby Ania z osobami towarzyszącymi gdzieś tam w tle. Okazało się, że to się wszystko zmieniło zupełnie. No z dwóch powodów. Po pierwsze, bo właśnie aktorzy okazali się, że mają bardzo dużo dodania i że są niezwykle otwarci. No a po drugie, no bo zdarzyła nam się strasznie niefortunna rzecz, że film z Anią był nominowany do Oscara i Ania zniknęła nam po prostu na miesiąc. Byliśmy... Hollywood pożarło Anię. Tak. Byliśmy częściowo osieroceni i musieliśmy jakoś sobie z tym poradzić. I w międzyczasie powstało dość dużo materiału, który był materiałem o nich. Tak. I nagle zmienił nam się trochę charakter całego tego wydarzenia. Znaczy to naprawdę jest w tej chwili taka... O nas wszystkich. Po prostu o całej grupie. Jesteśmy świetną grupą. Moim zdaniem to jest coś niebywałego, że można właśnie w pracy mieć tak wspaniałą, zgraną ekipę. Jest to dla mnie naprawdę fascynujące i bardzo lubię dlatego też taką pracę, bo naprawdę są świetni, no i dużo budują, dali od siebie, powiedzieli o sobie i się poznajemy wszyscy cały czas. To jest bardzo ciekawe, że jesteście tutaj na scenie bardzo odsłonięci jako ludzie, no bo to jest tak, który te persony aktorskie zdejmują. Ja nie. Nie, ale jednocześnie jako reżyser to jest też pewnego rodzaju odsłonięcie. Szczególnie, że metody konstrukcji tego spektaklu są, jeśli chodzi o pole eksperymentu, dosyć powiedziałabym radykalne, bo pomysł na testy DNA. Genialny pomysł rzeczywiście, no ale też odważny. Bardzo. Żeby kogoś skonfrontować z tym dokumentem. Tak, no zresztą no to jest też jakby oddzielna, wielka historia z tym związana, która też zaczęła się od tego, że zacząłem się zastanawiać nad tym, gdzie szukać tego dziedzictwa. W sensie, czy chodzić do jakichś bibliotek i grzebać w papierach, archiwach.
czym jest dziedzictwo dziś i czym jest rozumienie tego, że ja coś mam po kimś, skądś, Tak. w co wpadam w jakieś ciało. No i wyszło mi na to, że genetyka jest taką przestrzenią. I nawet przez jakiś czas myślałem, że w ogóle to będzie o genetyce. No ale powiedzmy z różnych względów to poszło w innym kierunku, też dlatego, że genetyka nie jest na to gotowa. Więc pozwolę jej troszkę dojrzeć, żeby można się nią było poważnie zająć, bo na razie jest to dużo, dużo szumu i dużo różnych ścieżek, ale nie jest to tak jasne, jakbyśmy chcieli to widzieć. Natomiast zrobiliśmy rzeczywiście, zaproponowałem te testy genetyczne. Nawiasem mówiąc, Sodja Lotker, która jest naszą Tak. dramaturżką, jest Czeszką pochodzącą z Serbii, zareagowała strasznie No źle, właśnie tak się spodziewałam, że to ale nieproste. strasznie. Powiedziała, że ja zwariowałem, że jak można ludziom robić coś takiego, że to jest po prostu koszmar, że przecież aktorzy. No są tu aktorami i to nie jest tak, że oni przyszli z ogłoszenia, tylko są aktorami tego teatru i w związku z tym nagle ja ich stawiam pod ścianą i mówię im, niby to jest otwarta propozycja, bo nie trzeba było robić sobie tego testu, no Ale ale żeby będą przecież. czuli presję. No więc upewniłem się najpierw, długo rozmawialiśmy i powiedziałem im jakby, opowiedziałem trochę o tym Tak. projekcie i oni się totalnie wkręcili. Wszyscy. Tak, Tak? tak. Też się wkręciłaś? Pierwsza nasza rozmowa to jeszcze Mateusza na początku nie było. Tak, tak. Ja byłam jeszcze, ale Mateusza jeszcze nie było. To byliśmy bardzo, no cała dyskusja była, no ale jeżeli to pokaże to, a jeżeli to pokaże to, a jeżeli pokaże jeszcze coś innego, jakie będą nasze reakcje. Ja jestem bardzo zadowolona, ale ja lubię takie właśnie ciekawostki. Niezła ciekawostka. I to było niesamowite, tak nie mogłam się doczekać tych wyników. I dostałam wyniki akurat jak jeszcze byłam w Ameryce i od razu wysłałam wiadomość chłopakom, że mam, wreszcie mam. No, to było piękne. Znaczy, to też oczywiście się okazuje, że to jest czymś innym niż Nie sobie się spodziewałam. wyobrażamy. Tak. Że to nie jest tak, że dostajesz To nie jest mapę czytelne. swojego Nie. życia i wiesz wszystko o wszystkich kuzynach i wszystkich chorobach i wszystkich Tak, po co się prostu. chce. Nie, Jest nie, to nie. dużo bardziej złożone i ten pierwszy moment jest dla nas był raczej takim momentem, ciebie tu nie było, ale dla Gaszącym. nas był takim momentem totalnego rozczarowania, takiego. Okej, to tyle? W sensie, Znaczy. nie ma jakiegoś, spodziewaliśmy się, że każdy będzie miał jakieś tam dziwne biografie, okaże się, że pochodzi z jakiegoś, Tak. nie wiem, egzotycznego kraju, że coś, jakieś dziwne geny, jakieś. I wszystko tak się okazuje, że tak jest, no tam ktoś tam wyciska, że tam ma jakieś 2%, głównie chodziło o to, ile żydowskiej krwi kto ma. To No, ty ile ty dwa masz? sześć. 2,6%. Rozumiesz, to Tak. na tym poziomie są to wyniki, Jasne, tak? jasne. Rozumiem. Natomiast, że nie ma ani takiego wielkiego odkrycia, jest rozczarowanie i zresztą też to jest w tym spektaklu Tak. mowa Tak. o tym takim szoku tego, że się nie jest Szok bycia skądinąd. normatywnym w pewnym Tak, sensie. że nagle nie jesteś skądinąd. Tak. To też, Że cały czas sobie mówimy, Dokładnie. sądzę, że im bardziej też staramy się być jacyś otwarci na świat, że Jasne. jesteśmy połączeni z tym światem, jakoś też genetycznie, że przecież nie jestem tylko Polakiem, że na pewno w Tak, przeszłości jakieś były różne historie oczywiście. i tak dalej. Więc jak się dowiadujesz nagle, że nic tam nie ma, to jest, no dla mnie to był jeden z takich bardziej szokujących momentów w naszym procesie. Tak. Pięknych, śmiesznych jakoś teraz. No ale też trudnych, Bardzo. bo jednak dowiadujesz się czegoś, co jest zupełnie. Jak to? No nie zgadza się. Właśnie dla mnie bardzo ciekawe w waszym spektaklu i w ogóle w tym zagadnieniu dziedzictwa jest właśnie to, co starałam się na początku pokazać, czyli ta wieloznaczność tego, czym to dziedzictwo jest. Bo to nawet dziedziczenie, tak jak sam powiedziałeś, że to jest jeszcze taka nauka, której jest też dużo show i opowieści właśnie. Tak. I pytanie właśnie w ogóle, co jest jakby naturą i taką nauką, biologią, czy w ogóle możemy ją zobaczyć, czy nie jest tak, że wszystko, co dziedziczymy, to jest jakaś kulturowa interpretacja, tak? Jakby co jest wartościowane jako właśnie normatywne, a co nie. Że to wszystko są nasze opowieści trochę. Znaczy, Jak myślisz, Aniu?
Z jednej strony opowieści, bo mamy przekazywane z pokolenia na pokolenie, albo właśnie w swoim życiu, różne historie Tak. rodzinne, czy życiowe, czy coś. Ale z drugiej strony, no jednak dają nam te geny, pokazują nam, skąd pochodzimy dokładnie. I Czyli nie da się przed tym uciec w pewnym sensie, to jest nie jakiś przed twardy wszystkim fakt. się da. Nie przed wszystkim się da, tak myślę. I to jest bardzo interesujące. Mnie na przykład najbardziej zdziwiło, że ten test pokazywał, w moim przypadku akurat, że według testu genetycznego ja wolę słodkie rzeczy, a nie słone. A na przykład, no ja wolę słone niż słodkie, ale test mi pokazał, że ja wolę słodkie jeść. Uciekłaś. No właśnie, Więc uciekłaś. To jest takie, Uciekłaś. no, No, ale on nie mówił, że wolisz. że Mówi, że nas jest jakieś jest tam duże wysokie prawdopodobieństwo, tak, duże prawdopodobieństwo. prawdopodobieństwo, że ja wolę słodkie niż słone. To jest jedyna rzecz, którą się nie zgadzam w tym teście. A reszta wszystko ci było, Tak? tak? A reszta, tyle ile zdążyłam przeczytać i tak poszukać, to tak, zgadzam Ale się. wiecie, co mnie jeszcze ciekawi? Bo tam są te procenty właśnie, do jakich grup się należy, Tak. prawda? Gdzie to jest twoje plemię, w cudzysłowie. A my przecież wybieramy sobie jakby tyle plemion w ciągu życia i jakby czujemy, że nie wiem, możemy się utożsamiać z dziedzictwem, bo ja wiem, kolekcjonerów zapałek. Wiecie, że po prostu, że to nie jest częścią naszej tożsamości, tylko to, że jesteśmy na przykład Polakami, kobietami, mężczyznami. Chyba, że wybierzemy, żeby się tak czuć, że to jest bardzo ważne i będziemy, nie wiem, walczyć o prawa kobiet na przykład. Tak, ale ja sądzę, że w każdym razie w moim doświadczeniu, że to się okazuje dużo trudniejsze i bardziej złożone niż byśmy chcieli. To znaczy, że ten Nawet twoje miejsce urodzenia przecież nie jest twoim miejscem tożsamości. nie jest, ale już miejsce wychowania jest. Więc to nasze poczucie takiego luzu i tego, że my sobie kosmopolityzmu, takiej liberalności, tego, że ja sobie mogę właśnie Tak. podejść i teraz, o, ja sobie wybrałem swoje plemię, Dokładnie. ja jestem z tymi pilotami i tak dalej, że jak się przyglądamy uważnie, to No. jednak jest stosunkowo niewielki procent, po pierwsze, osób, które tak zupełnie to wybierają, a po drugie, tych moich wyborów faktycznych. Nie ma tak dużo takich wyborów, które byłyby zupełnie niezwiązane Tak. z tym uniwersum, w które Tak. się właśnie wrodziłem. I to jest Tak. dla mnie bulwersującym odkryciem, Że bo to ja ogranicza byłem, wolność. no tak, to znaczy, albo właśnie może trochę No. inaczej ją No definiuję. Może właśnie, no właśnie. to rozumienie wolności jako tego, że ja mogę sobie gdzieś wyjechać i kimś tam być, Tak. że w którymś momencie. Tak sobie myślę, że kurczę, to niby tak, a może ten taki pomysł, bo taki pomysł bardzo modny, nie wiem, 30 lat temu, métissage, że wszystko jest, prawda, że wszystko powinno dążyć do tego, żeby się wymieszać. Tak. I że to mieszanie, że biali z czarnymi, że wszystkie kultury, że jakby, że takie Łączyć. Tak. wypośredniczenie. I pamiętam, jak lat temu, nie wiem, 20 powiedzmy, tak zacząłem się zastanawiać, że tak myślimy o tym właśnie w mieszaniu, że biali z czarnymi, że kwestia tych ras i że jednak w kulturze czarnych, myślałem wtedy o Amerykanach, że jest bardzo mocne poczucie własnej tożsamości i tego, że my się trzymamy razem i że my szukamy sobie towarzystwa wspólnego i że to jest okej. Okay. I Masz że rację. oczywiście mogę pójść gdzie indziej. To nie jest tak, że ktoś mi Każe. zabrania, albo że ja czuję ten. Tylko, że to jest okej, okay, że ja mam jakąś swoją kulturę, Tak. z którą przychodzę. I Tak. teraz to na przykład bardzo mocno odczuwam w przypadku wojny w No Ukrainie, właśnie. prawda? I Tak. Ukraińców. I tego, że nawet jakieś trole rosyjskie Tak. ostatnio widziałem, wrzucały filmiki jakieś z Guardiana sprzed kilku lat o nacjonalistach ukraińskich i że są tam szkoły takie nacjonalistyczne, że tam będą z bronią młodzi ludzie i że pokazywało to wtedy, że są nacjonalistami Ukraińcy, to dziś sobie myślimy, kurczę, oni się przygotowywali, bo oni wiedzieli. Że to będzie. Mogli wybrać, mogli gdzieś pojechać Jasne. i część ludzi wyjeżdżała, ale jednak to, że jest jakaś ciągłość, to jest dla mnie Tak, zaskakujące. to jest prawda, że my dziedziczymy jakieś odruchy, prawda? Tak. Dziedziczymy jakieś lęki, dziedziczymy
właśnie jakieś przymiotniki określające ludzi, no po prostu zostaje nam to w spadku dane, często nawet nie tylko w mowie, ale też w ciele, prawda? I zależy od nas, jak to dalej. Co my z tym zrobimy? Co my z tym zrobimy? A co mamy zrobić? Iść na terapię? Pogodzić się? Zależy, jak z tym się czujemy i co chcemy. Tak, iść na terapię to jest też ciekawe, bo wtedy zawsze jest ten moment takiego sprawdzenia tego terytorium, które często jest dość agresywne, że ktoś idzie na terapię, tak, odkrywa to swoje uwarunkowanie, tak, i wtedy najpierw ma ten odruch taki: ej, co wyście zrobili? Dokładnie. Co oni mi narobili? Tak, co oni mi dali, co oni mi spaprali? Tak, dlaczego tak, mi tak, tak życie obciążyli? Tak, dlaczego tak. ja? Tak. Dlaczego ja? No. Ale który jest jednocześnie uwypukleniem tego, że jednak to tak istnieje i że już znowu nie wydaje mi się tak, jak mi się wydawało, nie wiem, powiedzmy jakiś czas temu, nie wydaje mi się, że to wygląda tak, że ja idę na terapię i po terapii jestem wolny. Aha, jasne. Tylko jest tak, że idę na terapię, ja na przykład mam to do siebie, że strasznie zapominam, gubię wszystko. I mam to po swojej mamie. I dzięki terapii jestem w stanie powiedzieć: tak, gubię. No, gubię. To nie jest to, że ja przestałem gubić. Oczywiście. Moja mama się tym denerwuje. Ona jak coś zgubi, to jest dla niej koniec świata. I jedyna rzecz, którą możemy przepracować, to jakby dojść do tego, że to jest no okej, w porządku. No mam taki tik. To prawda. Mam taki tik. To jest bardzo ciekawe, co mówicie. W ogóle miałam też zadać wam pytanie i chciałam, żebyście odpowiedzieli odruchowo, ale pewnie po tylu próbach i prawie, że na końcu tych prób to już odruchowo raczej nie wyjdzie. Ale co wam przychodzi do głowy, jak bym zadała pytanie: co odziedziczyłaś przede wszystkim? Wszystko. Całe moje życie. Tak. Znaczy, nie wiem, tak naprawdę bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo, co odziedziczyłam. Swój charakter chociażby. Jaki on jest? Zaczynam egzamin. Że staram się dążyć do swoich celów. Wytrwałość. Wytrwałość, a oprócz tego przede wszystkim staram się poznawać ludzi i być wśród ludzi. I to myślę, że mam po mojej mamie. I to jakby utożsamiam sobie z nią, że to od niej. No. Między innymi resztę pokażemy później. To na pewno. Ale... A tobie co przychodzi do głowy? Najpierw nos. Różne takie sprzeczne rzeczy, w sensie na przykład potrzebę zmysłu krytycznego i takiego wycofania się i dystansu, a jednocześnie zagubienie się i takie wpadanie do środka czegoś z entuzjazmem albo z rozpaczą. I później znowu jest takie wycofanie. Spokojnie, przyjrzyjmy się, nie przesadzajmy, już bez przesady. A potem bez przesady? Jak bez przesady? No przecież mamy premierę za tydzień, no dajcie spokój, no jak bez przesady? No świat się pali, no. Więc to chyba jest takie bardzo, bardzo mocne, co dziedziczyłem. I miłość do nart. Miłość do nart. No właśnie. A ja do zwierząt. Do zwierząt. Bo to dziedziczenie ma ogromną rozpiętość. Są właśnie takie cechy charakterologiczne, są jakieś takie upodobania, jeśli chodzi o smak, są jakieś części ciała. Ta biografia ciała to jest tak niedoceniany temat. Ale są też powiedzonka tak naprawdę, bo u mnie w rodzinie na przykład jest: wzięłaś Anuszkę. Anuszka to jest torebka, która Anusz się przyda, bo znajdziesz jabłko albo gruszkę i można ją schować. Aha. Czy wzięłaś Anuszkę? No to u mnie już, ja nie wiedziałam, tak, że takiego słowa nie ma. Ja byłam pewna, że to istnieje i tak dalej. Okazuje się, że to jest tylko u mnie w domu. Bardzo ładnie. Ale tak. No mówiłaś tego, czekaj. No bo tak. Dopiero teraz. No bo tak, to są takie szczególiki, które robią też dom i właśnie to poczucie, że się jest skądś. Tak. A zarazem to jest oczywiście wszystko podejrzane. Tak. To znaczy, to nie jest tak, że to są oczywistości i że to nie jest tak, że jestem pogodzony z tym, że jestem czyimś dzieckiem i że to wszystko tak przyszło i ja teraz tym jestem i tak sobie idę z tym dziedzictwem. Tylko raczej to jest tak, że odkrywa mi tak,
kurczę, naprawdę ja tak się zachowuję? Tak, tak mówię do swojego syna, jak mi tata? No właśnie, to jest takie trochę, wiecie, niepokojące w sensie, jednak, czy no, jestem no pewnie, sobą przecież. No jest takie trochę taki, jakiś taki właśnie haunting, duch, który nas prześladuje w jakiś sposób. Tak. Na pewno, na pewno. Freud by powiedział, że to niesamowite, czyli właśnie tak, takie unheimlich. Na granicy, tak, unheimlich. Że coś jest takie swojskie, ale jednocześnie tak straszliwie obce, naraz. Tak. I to chyba jest jakaś prawda o tym dziedzictwie, że to jest swoje, no bardziej się już nie da, żeby było swojsze, najswojsze. Tak. A jednak, kurczę, jest tajemnicze. No całe, można powiedzieć, że cała nasza opowieść o naszej kulturze jest próbą ogrania tego w jakiś sposób. Prawda. Prawda, oczywiście. Całe w ogóle oświecenie, ale pewnie jeszcze wcześniej by się dało pójść. Że to jest absolutnie próbą wymyślenia sposobów na to, żeby jednak zdystansować się do tego i powiedzieć, że ja myślę, więc jestem, że ja jestem racjonalny, jestem krytyczny. I w ogóle ja, oczywiście. Tak. I w ogóle ja, a nie my. No właśnie. A tutaj no, na przykład dla mnie doświadczenie tego, że rodzicielstwa, pamiętam tytuł książki mojej żony, że potrzebna jest cała wioska. To by wychować dziecko, tak? Tak. I to dopowiedziane, tak, żeby wychować dziecko. I ta taka pierwsze oburzenie tym, że jak to, po co mi wioska, a później wychowujesz to dziecko i okazuje się, że właśnie, no kurczę, no przydałaby się ta wioska, no. Tak. Że jednak jest, że to towarzyszenie mi innych istot, tak, środowiska, kultury, tak, że to mi pomaga w tym, żeby jednak było łatwiej. Tak, tak, a nie obciąża tak i nie rozpadam się na kawałki dlatego, że odziedziczyłem nos czy cechę charakteru, tylko że to właśnie to jest piękne w pewnym sensie. Tak, chociaż oczywiście trzeba być podejrzliwym, no jesteśmy wychowani w kulturze podejrzliwości, więc sprawdzić sobie to, że jednak kurczę to, że ja chcę nosić sygnet, może... Naprawdę chcę chodzić? Bo to jest jeszcze ta kwestia związana z dziedzictwem, właśnie jak się mówi dziedzictwo. To od razu się myśli o... Duże i ciężkie słowo. Naprawdę. Takie po prostu obciążające. Tak. A też czy wszyscy mają prawo do dziedzictwa. Tak, prawda? Tak. No i to, że mamy obsesję tego, że wszyscy jesteśmy z tych dworków i no z Sarmatów, prawda? I tutaj w dodatku dochodzi... Jesteście z Sejmu Wielkiego. No, my jesteśmy z Sejmu Wielkiego i oczywiście tak, jest taki jeden szaleniec w internecie, który robi wielką genealogię jakąś tam. Zresztą sprawdzałem, mamy bardzo ciekawego jakiegoś wspólnego przodka, jakiegoś kościuszkowca. Więc tak pomyślałem sobie, no bardzo fajnie, niestety nie mogę tego wsadzić do spektaklu, no bo to nie o to chodzi, że opowiadam, że mieliśmy fajnego przodka. Ale jest to oczywiście kłopotliwe. Jest to kłopotliwe i ja jestem osobą, która raczej wierzy w to, że można się wyzwalać i że trzeba kombinować i że trzeba szukać sobie swoich ścieżek. Tylko mierzę się z tym, że to nie jest... To nie jest tak, że ja sobie wymyślam inną tożsamość. Aha, jasne. Nawet już... Nie będę wnikał w teorię, no bo tam... Trzeba wszystko przepracować i po prostu wziąć tyle, ile chcemy. No właśnie, czyli poddać to po prostu refleksji, nie udawać, że to nie istnieje. Że nie ma. I że tego... Tak, że nie istnieje. No właśnie. A powiedzcie mi na koniec naszej rozmowy tytuł Oda do radości. Ja oczywiście mam od razu różnorakie skojarzenia, ale powiem wam o takim bardzo prywatnym, bo tak sobie pomyślałam o tym, co dziedziczymy i że najczęściej, szczególnie w Polsce, się mówi właśnie o traumie, o kontekście klasowym, a tak mało się mówi o dziedziczeniu na przykład skłonności do radości w jakimś miejscach, taki zachwycie na przykład. No właśnie o tych takich bardzo pozytywnych bagażach czy darach. Tak. I z tym mi się skojarzył ten tytuł. Aha. Tak mnie osobiście. No, to była długa droga z tym tytułem i z tym, skąd to się wzięło. No i oczywiście wszyscy ludzie będą braćmi Oda do radości. Więc właśnie ta Oda do radości, jak się w nią wczytać, to ona jest, no pomijając kontekst jej powstawania, który też jest ciekawy, to na takim najprostszym poziomie to jest opowieść o tym, że wszyscy ludzie będą braćmi poprzez to, co jest z przeszłych pokoleń. To prawda. Bo to jest radość, iskra bogów, córa, czy tam piękna córka elizejskich pól. No to elizejskie pola,
to jest raj, to jest to miejsce, gdzie szły dusze po śmierci. To jest prawda. Więc tak naprawdę jesteśmy braćmi poprzez to, że ta przeszłość do nas idzie. Mhm, tak. Więc ta oda jest taką odą do przeszłości tak naprawdę. Ta radość jest tylko, ona jest tylko owocem przeszłości, dzięki któremu jesteśmy wszyscy razem. I to jest trochę podejrzane. To jest trochę podejrzane, ale ja będę znowu tutaj Polianną i powiem, że ja z kolei też myślę, że pewnego rodzaju dziedzictwo łączy nas wszystkich jako ludzi. Jest coś takiego jak dziedzictwo naszego gatunku, nie najlepsze w tym momencie, ale może właśnie da się coś odkryć, żeby ono nie było jednak tak smutne. Ale w ogóle właśnie to zastanowienie się nad tym, w jaki sposób ja jest jednak też trochę my i w jaki sposób każdy ma dziedzictwo i każdy ma do niego prawo, i może trochę właśnie obowiązek się zastanowić nad jego wielowymiarowością, to jest to, co ja widzę w waszym spektaklu i nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć na scenie. Zapraszamy. Aniu. I bardzo, bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Wojtku, dziękuję. Anno, dziękuję. Zapraszamy serdecznie na 22 kwietnia premiera Ody do radości, Studio Teatr. I ja nazywam się Karolina Sulej i bardzo dziękuję za uwagę.